Dzień dobry, moje drogie raki. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania pod nazwą, czy też o nazwie Róża Pustyni. To Wy wybraliście temat kolektywnie. Głosowanie było przeprowadzone w zakładce Społeczność na YouTube. I teraz tak, dlaczego zaczynam od raków? Dlatego, że uznałam, że przy tych czytaniach będę kierować się kolejnością w oparciu o aktywność danego znaku na moim kanale i raki tutaj są absolutnie na prowadzeniu. To jest rozkład prognostyczny, słuchajcie, który skoncentruje się na najbliższym kwartale i spróbuje nam podpowiedzieć, jakie wydarzenia dla Was ważne i inspirujące, być może coś, na co zwrócić uwagę, nastąpią w najbliższym czasie. Okej, 13 kwestii omawianych i losowo tutaj karty będę wyciągać do tego rozkładu, natomiast i tak je przełożę. Zaczynam. Z czym wchodzimy? Okej. Następnie, co ważnego wydarzy się w pierwszym miesiącu? Ma szansę wydarzyć się w pierwszym miesiącu. Jakie sprawy potoczą się po Waszej myśli? Co Was czeka w sferze uczuć? Czekajcie, schowam sobie. Co czeka w finansach? Dobra. Najważniejsze wydarzenie drugiego miesiąca. Najważniejsze nie, to już było. Co mnie czeka w relacjach rodzinnych? Proszę bardzo. Następnie sprawy zawodowe. W jakich sprawach napotkam przeszkody? Okej. Następnie, słuchajcie, co się wydarzy? Najważniejsza sprawa trzeciego miesiąca. Tutaj położę na ten moment. Co przyniesie Wam radość? Chcę zwrócić tutaj szczególną uwagę, ok? Co będzie trudne, takie zasmucające? Na co tutaj zwrócić uwagę? Jakie tutaj wyzwanie jest? Dobra. I ostatnia kwestia. Ogólna atmosfera kwartału. No dobra. Na spodzie jest energia karty Eremity, czyli wiemy doskonale, co to znaczy. To jest ta wielka potrzeba być może wyciszenia, albo teraz jesteście w takim okresie, albo macie to za sobą. W każdym razie no, tutaj jest jakaś duża doza spojrzenia w siebie, zanim zaczniemy inicjować cokolwiek, zanim będziemy gotowi do tego, żeby wyjść z naszymi pomysłami do innych, chcieć budować relacje, wdrażać nowe pomysły zawodowe, pracowe, na siebie też. To jest eremita, tak? To jest na spodzie, zobaczymy jakby 10 mieczy. Ja bym powiedziała w odniesieniu do sytuacji, w której teraz mamy miejsce, ostatnio też doczytałam o tej karcie w ten sposób, troszkę inne interpretacje, że to jest niezbyt przyjemne, znaczy tak, no, niezbyt sprzyjające zewnętrzne okoliczności, które powodują, że wydaje nam się, że już gorzej być nie może. Ja uważam, że to absolutnie w punkt, bo to, co najgorsze, już za nami. Może trzeba zdać sobie sprawę, tak, że pewne rzeczy miały miejsce bez naszego udziału, nie mieliśmy na to wpływu. Trzeba się troszkę temu poddać. Świat stanął w miejscu. I 10 mieczy to jest też, powiedzmy sobie, jeśli tutaj chowacie się przed kimś w sobie, zamykacie się na uczucia na przykład, jeszcze tak mi przychodzi do głowy, to może być to związane z brakiem jakiejś empatii, z którym się spotkaliście ze strony, no, jakby otoczenia po prostu, tak?
I to zderzenie z taką trudną energią powoduje, że się po prostu od tego odwracamy, odsuwamy i idziemy gdzieś tam w swoją stronę. Mówi się często o tej karcie i ona wielokrotnie tak jest określana, jakby, że to jest kumulacja tego, co negatywne w zasadzie. Tak, że już jakby tutaj nie ma miejsca na to, żeby jakieś tam kolejne niefajne sytuacje, przykrości, które ranią nam myśli i tym samym powodują, że czujemy ogromny dyskomfort, miały rację bytu i miały miejsce. To jest trudna sytuacja. Być może związana tak naprawdę z tym, co teraz ma miejsce, prawda? Może to jest ta sytuacja dla Was, a może to są jakieś inne, Wasze osobiste sprawy, które Was rozczarowały, zawiodły i od których zechcecie się odwrócić lub zechcieliście się już odwrócić, po prostu. No dobra, co wydarzy się ważnego w pierwszym miesiącu? 10 kielichów. Czyli 10 kielichów to jest... To zdanie sobie sprawy, że mamy szansę, żeby osiągnąć pełnię szczęścia emocjonalnego. Że to jest, to są być może pewne marzenia, które mają miejsce i te marzenia jakby no, przekładają się na konkretne działania. Później, mam nadzieję, że tak będzie. 10 kielichów, słuchajcie, to jest też szczęście rodzinne tak zwane i teraz dzielone ze środowiskiem rodzinnym. To mogą być przyjaciele równie dobrze. Tak? Ktoś dla Was ważny. To jest karta, która ucieleśnia szczęście, radość, zadowolenie i emocjonalne spełnienie. Czyli po tym coś musiało się może wydarzyć, żeby właśnie można było się otworzyć na coś pięknego i prawdziwego. Tak? Ale to jeśli chodzi o kwestie, powiedzmy sobie, też związków różnego rodzaju, partnerskich, zawodowych, przyjacielskich, to jest karta, która bardzo dobrze zwiastuje. Bo ona mówi o zaufaniu do siebie nawzajem. Tak? To jest też, powiedzmy sobie, prognostyk, który mówi, że jeśli tutaj są single i słuchają mnie teraz single, w sytuacji, w której wy poszukujecie miłości dla siebie, to jest jakaś, powiedzmy sobie, duża szansa na spełnienie tego, takie zakotwiczenie gdzieś, taka bezpieczna przystań, powiedziałabym. A to jest karta, która wskazuje też poczucie trwającego spokoju, zadowolenia, tak? Jest symbolem jakiejś takiej obietnicy tego, co najlepsze i co zmierza w naszą stronę. Także po tym, co trudne, po jakimś okresie takiej, powiedzmy sobie, izolacji, wycofania, uczucia i poczucia może oszukania, zdradzenia, niesprawiedliwości, niesprzyjających zewnętrznych okoliczności też, które mogły ranić, no tutaj jakby jest to, co dobre. No dobrze, dalej. To jest to, co wydarzy się ważnego w tym pierwszym miesiącu. Jakie sprawy potoczą się po Waszej myśli? Paś monet. Paś monet, kochani, to jest jakby, oczywiście to mogą być sprawy z dziećmi, dla osób, które mają dzieci w swoim otoczeniu, ale tutaj to są też, powiedzmy sobie, wszystkie nowe pomysły zawodowe, nowe pomysły na rozwój nas samych, które my chcemy dalej jakby procedować, którym chcemy się poświęcić. To jest też budowanie z niezwykłą cierpliwością od podstaw cegiełka po cegiełce czegoś. Może relacji, jeśli miałabym to jeszcze tak odnieść, tak? Więc to jeśli zaczynacie, bo to też jest dla mnie początek, więc jeśli zaczynacie jakiś nowy etap nauki dla siebie, jeśli zaczynacie jakąś nową pracę lub myślicie o czymś nowym, no to ta karta zwiastuje, że trzeba będzie włożyć dużo pracy w to. Natomiast taka właśnie otwartość na przyswajanie wiedzy, taki spokój w tym, żeby przyglądać się temu, co dla każdego z Was stanowi ta moneta, czym ona jest w zasadzie, przyniesie sukces, tak? To jest początek absolutnie, ale ta karta też mówi o tym, żeby właśnie wychodzić, otwartym być na nową wiedzę, uczyć się, zdobywać, dowiadywać się więcej,
To jest też, powiedzmy sobie, pierwszy jakiś krok na takich płaszczyznach materialnych. Tu może być dla Was ważny. Materia to nie zawsze praca. Materia to jest to wszystko dla mnie, co, powiedzmy sobie, stanowi o tym życiu tu i teraz, takim namacalnym. Więc w tym zakresie może zechcecie to rozwijać, tak? I te rzeczy potoczą się po Waszej myśli, natomiast to trochę wolno może być dla części z Was, lub trzeba będzie się po prostu do tego przystosować. To jest czas nowych początków. Wszelkiego rodzaju nowe początki mogą nabierać dla Was znaczenia. To jest też zaplanowanie naszej drogi do sukcesu. I koncentracja. A co czeka w sferze uczuć? No kochani, tutaj dla części z Was czeka lew, jeśli macie do czynienia z lwem lub ktoś, kto ma lwa silnie osadzonego w swoim horoskopie urodzeniowym, to niewątpliwie jakby to się bardzo mocno tutaj zarysowało. Natomiast generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o kwestię siły, to tutaj mamy siłę wewnętrzną, dzięki której może podejmiecie wyzwanie, żeby zmienić coś w swoim życiu uczuciowym. To jest też wielka kontrola w zasadzie tego, co się dzieje wokół nas, jeśli chodzi o kwestię uczuć, czyli taka trochę samokontrola też nad emocjami być może. To jest tolerowanie i akceptowanie niedoskonałości własnych i innych na poziomie miłości. Ale tak jak mówię, panujemy nad emocjami, mamy siłę w sobie, żeby opanować jakąś taką bestię w sobie może, słuchajcie. I jest to odważne serce bardzo i jest dużo miłości w tej karcie. To jest też namiętność ogromna. I czystość serca dla mnie. I to macie na poziomie miłości. Jeśli chodzi o kwestię, co Was czeka w finansach, dokładnie konkurencja. Trzeba będzie walczyć o swoje. Chaos też może być związany z nowymi początkami. Może trzeba będzie współpracować z innymi, żeby ustalić jeden właściwy kurs, tak to nazwę, najbardziej korzystny w Waszym zdaniem. Ważne będzie gdzieś tam branie pod uwagę zdania również innych członków zaangażowanych w tą sytuację, ale tutaj na poziomie zawodowym jeszcze mi przychodzi do głowy, że to jest, powiedzmy sobie, takie przesłanie dla Was, moje drogie raki, żeby używać swojego autorytetu w odpowiednich sytuacjach, tak? Okej. Najważniejsze wydarzenie drugiego miesiąca. 10 monet. Kurczę, ładne karty macie. Tego Wam życzę. 10 monet to jest, powiedzmy sobie, tu mamy taką, w 10 kielichach mamy tą masę emocji, takich, powiedzmy sobie, naprawdę silnie odczuwamy. W 10 monetach zatem już tutaj przechodzimy bardziej do dzieła, powiedzmy sobie, bo tutaj kierujemy nasz umysł do wewnątrz, a to prowadzi do takiej racjonalnej opiekuńczości sobą, innymi. Tu są zasoby, tu jest, powiedzmy sobie, poczucie bezpieczeństwa, zaufanie, miłość, tu jest wszystko. W samych 10 kielichach mogłoby po jakimś czasie czegoś zabraknąć, więc bardzo się cieszę, że Wam się pokazała ta karta 10 monet, bo ona jest dla mnie dopełnieniem, tylko i wyłącznie tak ją traktuję. 10 monet, słuchajcie, to jest, nazwijmy to, zasoby, które mamy namacalnie, one służą nam do tego być może, żeby też nadać bezpieczeństwu osobom nam bliskim, zadbać o nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób nam bliskich, tak? To jest też karta, która wskazuje, że jeśli teraz odczuwacie jakiegoś rodzaju dyskomfort, problemy, niepowodzenia życiowe, no to przyjdzie ten moment dojścia do celu i spełnienia się. Poczujecie jakieś, powiedzmy sobie, takie zadowolenie, tak? To jest też stabilne środowisko domowe. To jest prognostyk, że wszystko, nad czym pracujesz, czy jeśli chodzi o zawodowe kwestie, może domowe kwestie, po prostu zakończy się dobrze.
Ale to jest też karta, moim zdaniem, kogoś, kto ciężko pracował na tę sytuację, bo to jakby nie zdarzyło się w ciągu jednego czy dwóch dni. Ta droga może była wyboista. Okej, dobrze. Teraz jeśli chodzi o co Was czeka w relacjach rodzinnych swoją drogą, co tutaj? As kielichów, miłość. Miłość, uzdrowienie relacji rodzinnych, naprawa jakiejś relacji być może, może z kimś naprawa jakiejś relacji, bo pamiętajmy, że środowisko rodzinne sami sobie gdzieś tam sprecyzujmy. Natomiast ten As Kielichów mówi w ogóle o tym o przepełnieniu gdzieś tam bardzo dobrymi emocjami i dla mnie głównie o naprawie różnego rodzaju sytuacji, które być może były, jakby to powiedzieć, dysfunkcyjne, nie chcę tak też od razu tego określać, ale jeśli czegoś brakowało, to jest tutaj szansa na to, żeby to naprawić, wyjaśnić, tak? Żeby poczuć zadowolenie. Okej. Czego możecie oczekiwać w pracy z kolei? Bo to był ten konflikt wcześniej, widzicie? Stabilnie, powoli do przodu. Zaplanujcie sobie działania. Znaczy po prostu zaplanujecie działania, bo to jest w rycerzu monet. Tu jest plan. Tak? I jakby nie zależy mi na tym, żeby teraz szybko, tylko ja mam wszystko połapane w czasie, dlatego się z niej spieszę. Być może innym się wydaje, że niewiele robię, albo innym się wydaje, że sprawy stanęły w miejscu. Nie, ja idę do przodu powoli, stabilnie. To są też jakby taka. I bardzo pewny siebie jestem w tym, co robię. Dla części z Was, znaczy nie pokazały się tutaj karty, które by mówiły, że to będzie związane z jakimś dyskomfortem w Was, że sprawy dzieją się za wolno, natomiast one będą się rozgrywać wolno. Na to trzeba czasu po prostu, żeby coś może dopracować do końca. A teraz w jakich sprawach napotkam przeszkody w drugim miesiącu? Okej, po prostu będzie jakaś niespodziewana zmiana z zewnątrz, ja zaraz Wam doprecyzuję tą wieżę, w której być może trzeba będzie się odnaleźć. Po prostu. Na jakim poziomie ta zmiana? Zaraz sprawdzimy, bo wieża mówi o takich okolicznościach stresujących momentami. I to mamy na pozycji, w jakich sprawach napotkam przeszkody. No czasami w wieży my sami chcemy. No dobrze, jakby, bo ja uważam, że to jest tak, że czegokolwiek dotyczy ten niezbyt stabilny fundament, który runie. Zazwyczaj to dotyczy energii karty wieża. No to drogi są dwie. Albo przymykamy na to oko i po prostu to się kończy za jakiś czas. Okay. Albo druga opcja jest taka, że my próbujemy wziąć sprawy w swoje ręce i po prostu dokonać tych zmian. Albo zainicjować te zmiany, żeby ruszyło coś, tak? I tu mamy na pozycji, no, że będą w zakresie tych zmian, jeśli to wy będziecie inicjatorem, jakaś przeszkoda będzie. Jeśli przyjdzie z zewnątrz, no to będą jakieś nagłe okoliczności, w stosunku do których trzeba będzie się odnaleźć. Ale nie czytam tego negatywnie. Uważam, że raczej trzeba będzie coś ugruntować. I to jest może z ugruntowaniem jakichś ważnych dla Was spraw domowo-zawodowych mogą być trudności. Ale karta gwiazda sugeruje i jakby jednoznacznie określa, że przyjdzie taki moment, że wszystko się wyjaśni, ułoży i nabierze odpowiedniego tempa. Jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że tutaj znowu jest dziesiątka mieczy na spodzie. Więc zwróćcie na to proszę i wy uwagę. Natomiast słuchajcie, wszystko w swoim czasie. To jest ogromny potencjał wewnętrzny też, żeby dokonać zmian, czegokolwiek one dotyczą. Mamy swobodę w działaniu być może. Może części z Was, może części z Was zabraknie swobody w działaniu. Trzeba będzie brać pod uwagę jakieś ograniczenia w dokonywaniu zmian, po prostu. No, to naturalne w zasadzie też. Następnie, słuchajcie. Co ważnego wydarzy się w trzecim miesiącu? Zwycięstwo. Zwycięstwo, pokonanie trudności. Szóstka to jest taka energia, w której my jesteśmy z siebie dumni, z jakiegoś osiągnięcia naszego własnego. Mamy witalność, energię, która gdzieś tam rozbudza innych też do działania. Tak? No to super. Co przynosi mi radość?
na co zwrócić uwagę. No, spokój, wisielec. Ojej, no wiecie co, no, radość przynosi mi to, że mogę sobie pozwolić na to, żeby spokojnie przeczekać jakąś sytuację, że nie muszę się we wszystko od razu angażować, że mogę mieć swój własny punkt widzenia, że mam prawo do tego, żeby spojrzeć na sprawę z innej perspektywy, okej, że nie muszę się, tak jak wspomniałam, gdzieś tam no, angażować w różnego rodzaju sytuacje, które czuję gdzieś tam, że nie powinnam tego robić, to jest wisielec. I też jeszcze, szczerze mówiąc, radość Wam przyniesie fakt jakby przeczekania jakiejś sytuacji. Po jakimś czasie może się okazać, że jest naprawdę lepiej niż myśleliście, że jest, jak przeczekacie jakąś sytuację. A jakie jest wyzwanie? Król Kielichów. A no to wyzwanie, słuchajcie, tak, to może być dla Was bliska osoba, Wam bliska osoba po prostu. Rybak, skorpion, ale niekoniecznie. Wyzwaniem może być... trochę zadbanie chyba o własną taką stabilizację wewnętrzną, zadbanie o własny spokój, zadbanie o harmonię. To jest też uzdrowiciel, słuchajcie, to już naprawdę bardzo, bardzo indywidualne. Wyzwaniem może być... taki trochę brak, znaczy nie brak, tylko wyzwaniem może być dojście do poziomu całkowitego pogodzenia się ze sobą, z tym, co odczuwam i co myślę. Nabranie równowagi pomiędzy intelektem a emocjami. To też nie musi być Wasza energia, to może być z zewnątrz, jakaś osoba, której działania Was zasmucą z jakiegoś powodu i to będzie wyzwaniem. Więc to zależy, moje drogie panie, bo jeśli macie w swoim otoczeniu mężczyznę, no teoretycznie ryby, rak, skorpion, ale nie musi być. Kto wydaje się być osobą niezwykle zrównoważoną, odpowiedzialną, dojrzałą emocjonalnie, to tutaj mogą się pojawić jakiś zgrzyt może się pojawić, albo może się pojawić, powiedzmy sobie, jakaś decyzja, którą podejmie ta osoba, która Was teoretycznie zasmuci, natomiast Wy i tak czujecie tutaj jakiegoś rodzaju zwycięstwo i może po prostu tutaj trzeba będzie tą sytuację przeczekać. Okej, ogólna atmosfera kwartału, arcykapłanka, no pięknie, wielkie połączenie z własną intuicją, piękne, wielkie połączenie ze sobą w ogóle. Działanie bardzo intuicyjne. Dodatkowo, słuchajcie... posiadanie takiej wiedzy, która jest tylko dla nas, znaczy w sensie każdy z nas uważam ma w sobie jakiś taki element właściwy tylko nam. Natomiast tutaj mamy płodność umysłu, wielką wyobraźnię, logikę, konsekwencje w działaniu, mądrość ogromną, głębokie takie intuicyjne zrozumienie tego, co się dzieje dookoła i wykorzystywanie też tej wiedzy do wskazywania być może, jeśli trzeba, jakichś aspektów wcześniej niepostrzeganych przez otoczenie, tak? Nie chcę powiedzieć do nauczania, nie chodzi mi o to. To jest też jakaś tajemnica, więc może będziecie chciały utrzymać jakąś tajemnicę i też prośba, żeby utrzymać pewne rzeczy w tajemnicy. Milczenie jest złotem też, więc jakby uwaga na słowa jeszcze mi tak przychodzi do głowy, bo to jest energia osoby, która strzeże tajemnic, tak? No słuchajcie, powiem Wam zupełnie szczerze, że to jest też pewnego rodzaju przewodnik duchowy. Życzliwość, uczciwość, wyobraźnia. Dla osób, które interesują się medycyną naturalną, warto jakby sobie czytać o tym i rozwijać to. Ktoś, kto wiecznie też poszukuje wiedzy. No dobra, przesłania. Także 10 mieczy pojawiło nam się dwa razy. Słuchajcie, czymkolwiek poczuliście się zdradzeni, zranieni, potraktowani bez empatii, zorientowaliście się, że coś jest nie w porządku, to już jest za Wami. Zaryzykuj, tak? W pewnym momencie.
Jak będziesz gotowy, drogi raku, żeby podjąć ryzyko, no to jesteśmy gotowi, każdy z nas jakby w swoim własnym tempie pewne rzeczy, rozwija, proceduje. No właśnie o to chodzi w energii karty Eremita, żeby wyjść do społeczeństwa, jak to się mówi, czyli wyjść do drugiego człowieka, wyjść ze swoim pomysłem, otworzyć się na to, co jakby być może na was czeka w momencie, gdy jesteście gotowi. Tak? Nie denerwować się, nie stresować, medytować. Teraz to może być taki czas na medytację. Przyjdzie ten moment, gdzie zobaczcie, tutaj jakieś dobre wydarzenia, moim zdaniem też w zakresie materialnym, jakaś praca może, którą włożyliście, zacznie do was wracać, tak? I przyjdzie ten moment, kiedy będziecie gotowi podjąć, żeby podjąć jakieś ryzyko w waszym życiu. Po prostu. I jeszcze karta tutaj. Macie z kimś, moim zdaniem, możecie mieć z kimś takie silne połączenie. Ojej. Jakby to powiedzieć? Nie wiem dlaczego, ale ja w pierwszej chwili odczułam, że możecie z kimś mieć jakieś takie połączenie, słuchajcie, nie do końca fizyczne. I czuć kogoś, wyczuwać kogoś bardzo silnie, nie do końca fizycznie. Ta karta mówi o tym, że kontakt fizyczny z drugą osobą jest ważny i to jest spójne z tym. Będziecie gotowi, to wyjdziecie do jakby w odpowiednim czasie, tak? Ale też może część z was potrzebuje przytulenia albo po prostu jakiejś takiej troski. Też nie wiem, nie będę, nie chcę nikogo pouczać, ale nie obawiajcie się o tym mówić, nie obawiajcie się okazywać sobie uczuć. Jakieś okazanie sobie uczuć w takim aspekcie fizycznym może dużo znaczyć dla was i dla drugiej strony, dla osoby, którą może tutaj jakby, z którą nagle sytuacja się zmieni, którą poznacie, tak? Jeśli to jest, jeśli tutaj wpadacie w sidła miłości, to trzymanie się za ręce, całowanie, przytulanie, te wszystkie małe rzeczy są bardzo ważne. Jeśli to jest związek, relacja, no to też jakby tutaj po wyjściu z tych trudności może trzeba pracować właśnie nad tego rodzaju energią w związku, żeby sobie okazywać w taki drobny sposób tą miłość, tak? Tymi małymi gestami. Okej, bardzo Wam dziękuję, trzymam kciuki za Was, uważajcie na siebie, pozdrawiam i do usłyszenia.